zapraszam na odcinek specjalny Sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia, Karol Ferenc. Moi drodzy, rozpoczynamy audycję, odcinek specjalny. W to piękne popołudnie, w ten przedwieczór piątkowy, jak co piątek oczywiście w Akademickim Radiu Luz. No i po raz pierwszy, drodzy słuchacze, w sezonie 2019. W roku 2019, który mamy nadzieję będzie ciekawy dla sportów motorowych, a szczególnie dla rajdów samochodowych. I dzisiaj mamy gości bardzo, ale to bardzo szczególnych. Rajdowa para, moi drodzy, ludzie, którzy w sporcie motorowym się zakochali, w sporcie motorowym potrafią zrobić naprawdę dużo, potrafią jeździć bardzo szybko, potrafią jeździć z gracją, różnymi samochodami, na prawym fotelu, na lewym fotelu, doskonale łączą te umiejętności bycia pilotem, ale bycia przede wszystkim kierowcą rajdowym. Dzisiaj w studiu, moi drodzy, Magdalena Misiarz i Paweł Danys. Cześć, witajcie. Witam serdecznie. Ja również witam, po takim przedstawieniu mnie w ogóle zatkało. Jestem cały czerwony. Wygrywacie rajdy, słuchajcie, i potraficie jeździć szybko, jesteście znani na Dolnym Śląsku, ale także poza Dolny Śląsk. Ta znajomość was wychodzi oczywiście, wychodzi, bo na Dolnym Śląsku chyba dobrze się mieszka. Jeżeli ktoś kocha rajdy, to jest to chyba dobre miejsce do mieszkania, prawda? Myślę, że jak najbardziej. Dużo się tutaj dzieje sportowo, jest gdzie jeździć. Co prawda, jeżeli chodzi o te pierwsze kroki, niestety jest troszeczkę coraz trudniej ze względu na małą ilość torów, które mamy we Wrocławiu, ale na całe szczęście jakby rajdy amatorskie wychodzą z torów coraz bardziej. Coraz więcej jest imprez, które rozgrywają się na tak naprawdę prawdziwych odcinkach specjalnych, więc wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, bo imprez mamy tutaj na Dolnym Śląsku naprawdę masę. Taka piękna ewolucja, możemy powiedzieć, sportu samochodowego, tego, od którego się też zaczyna, czyli rajdów amatorskich, gdzie chcemy rozpocząć jazdę samochodem rajdowym, ale oczywiście nie będziemy na samym początku startować w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Są te poszczególne szczeble i kiedyś rzeczywiście tych imprez w samym Wrocławiu było więcej. No i pamiętam, że kiedy my tutaj w radiu bardzo ostro działaliśmy, kiedy też zaczynaliśmy tą działalność w radiu, no to Paweł Danys był gościem, który tutaj wygrywał, zwyciężał, dzielił i rządził, tak możemy powiedzieć, w naszym pięknym Wrocławiu. Bardzo miło się, Paweł, gościć tutaj także w studiu i mam nadzieję, że troszeczkę podczas tej rozmowy przypomnisz nam tamtych czasów. No coraz bardziej mnie zawstydzasz, dziękuję ci za miłe słowa. To prawda, no, startowałem od 2003 roku i wtedy było bardzo dużo imprez, te imprezy były bardzo popularne. Nie było tak naprawdę rajdów okręgowych, były Mistrzostwa Polski, tak jak na chwilę obecną, a poza tym były kajotesy rozgrywane na placach, w jakichś fabrykach i było tego dużo, było bardzo dużo załóg. Startowałem w klasie maluchów, która wtedy była najliczniejsza. Mhm. Piękne czasy. I to też na jednym z takich torów amatorskich, Niskie Łąki, się poznaliście, bo moi drodzy, nie ukrywajmy, mamy parę rajdową tutaj w studiu, parę rajdową, która no właśnie na imprezie sportowej się poznała, czyli można, prawda? I to dobre poznanie. Tak, myślę, że bardzo dobre, można i da się jak najbardziej. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu na początku na to, żeby gdzieś tam ze sobą spędzać dużo czasu, ponieważ mój pierwszy wyjazd na tor, tak naprawdę na Niskie Łąki, zakochałam się w tym sporcie. Od razu potem poszło to falowo, szybko kupiłam auto, zaczęliśmy je z moim ojcem wybebeszać, jak to się potocznie mówi, przygotowywać do startów i tak naprawdę na kolejne zawody pojechałam już swoim własnym samochodem. Gdzieś tam Paweł przemijał w tle i pomagał mi, tak też potrzebowałam tej pomocy na początku, oczywiście dalej jej potrzebuję, ona jest teraz troszeczkę w innym wymiarze, ale na początku warto mieć osobę, która jakby ukierunkuje, pomoże. I pokaże, co można robić i w którym kierunku należy iść, tak żeby na pewnych błędów też nie popełniać, no bo to na samym początku kariery często potrafi tę karierę też zakończyć. Dokładnie. Jeszcze spoznaliśmy się na Niskich Łąkach, które są tyle specyficzne te zawody, że po przejeździe zawodnik ma możliwość oglądania innych przejazdów, innych zawodników, więc tak. Wtedy już mogłem zobaczyć, docenić, zauważyć talent Magdy. Talent. Jak ładnie opowiada, słuchaj, jakie to romantyczne, prawda? Ale jakich tutaj fajnych rzeczy mogę się dowiedzieć. Bardzo dobrze, Paweł, bardzo. Prosimy dalej. No już na tym chyba zakończę wypowiedź. No i wtedy to było około 2009 roku. Magda zaczynała i nie wiem, jak do tego doszło, ale
razem wspólnie postaraliśmy się jakoś doszlifować twoje. Pokazałem kilka rzeczy, na przykład jak trzymać ręce, w jaki sposób, jak tor jazdy utrzymywać, jak... Co tylko wtrącę, też nie było takie proste, bo to tak z teorii fajnie wygląda, że to była tylko chwila, pokazałem jak trzymać ręce, a tak naprawdę to była ciężka praca. Co chwilę tak naprawdę przypominanie, co trzeba robić, żeby ta jazda była płynna. Bo te nawyki przecież z nauki jazdy, które mieliśmy u różnych absolutnie nauczycieli, no i nie ukrywajmy, ci nauczyciele bywają lepsi, bywają gorsi, one nie zawsze były najlepsze, te nawyki, i miejmy tego świadomość. I przenosząc to do sportu, te wszystkie błędy małe, duże, większe, one wychodzą i widać je w czasie, po prostu. Tak, na całe szczęście Magda się dość szybko uczyła, używając też lewej nogi, które na torze takim jak niskie łąki, gdzie prawie cały tor się jedzie na jednym, dwóch biegach, bardzo pomaga. I dość w krótkim czasie przyszły pierwsze sukcesy. Ja nie mówię o zwycięstwach w klasie pań, które były tak naprawdę od mniej lub bardziej od początku. Natomiast w klasie walcząc na równi z mężczyznami były te sukcesy. Pierwsze podia, pierwsze pucharki i pierwsze zwycięstwa. Co mnie też tak by jakby nakręcało gdzieś, gdyż widziałem jakieś tam małe kilka groszy ta od praca siebie. To przynosi efekt. Tak, pięknie. Dokładnie. Pięknie, piękna sprawa. Słuchajcie, tak spoglądam za okno i pięknie, fajnie śnieży, taka śnieżna, dobra atmosfera. Niestety nieczęsto tak jest we Wrocławiu podczas ostatnich zim. Nie doświadczaliśmy tego bardzo często, ale chyba to jest właśnie też dobry moment, mówiąc w ogóle o nauce i mając ten temat na tapecie, to jest dobrze po prostu się szkolić w takich warunkach, bo później te rzeczy przydają się przez cały rok, także na suchym, przyczepnym asfalcie, prawda? Tak, to prawda. Te zimy w ostatnim czasie nas nie rozpieszczają, więc tak naprawdę miłośnicy motoryzacji, kiedy tylko zobaczą śnieg za oknem, wsiadają do swoich samochodów, jakie by one nie były, i starają się jak najwięcej trenować. I prawdą jest, że przez taką jedną zimę jesteśmy w stanie jakby skorzystać więcej, nauczyć się więcej niż tak naprawdę często podczas całego sezonu. Także my również wtedy, kiedy widzimy śnieg, wsiadamy do swoich samochodów i w bezpieczny sposób staramy się znaleźć jakieś fajne miejsca, żeby móc potrenować sobie tak naprawdę poślizgi i jazdę w takich warunkach. Znaczy, dość dużym problemem we Wrocławiu jest brak jakiegoś profesjonalnego toru czy szkolenia do szkolenia jazdy. Placu, prawda, takiego poza placami marketowymi, ale tak, to nie jest absolutnie profesjonalne miejsce. To znaczy, nie wiem, czy powiem politycznie, czy nie. Uważam, że mimo wszystko podjechanie na plac, nawet pod jakimś supermarketem, i spróbowanie kilka razy na ręcznym, to bardzo dużo da, i jeżeli przyjedzie policja i wpisze ten, wypisze mandat, to i tak się opłaca, tak możemy powiedzieć. I tak się opłaca, dokładnie, bo zdrowie i bezpieczeństwo jest ważniejsze niż ten mandat, który uważam, tak jest, byłby wielką głupotą wypisywanie mandatu za jakiś tam ręczny pod... Zresztą patrzcie, książki legend sportu samochodowego, ale także kierowców, których możemy uważać za autorytety, a to jest istotne, i wtedy, jeżeli za tym idą tytuły mistrzowskie, tytuły mistrza Europy, i mam tutaj na myśli sobie słowa zasady, który powiedział, że jeżeli robią się takie warunki, to w bezpiecznych warunkach, oczywiście przy mniejszych prędkościach, należy sprawdzać te swoje granice też i te swoje odruchy, których, co jest ciekawe, jakby zawsze brakuje. I tak myślę, że im dalej, prawda, przez cały rok idziemy do tej jesieni i przychodzi pierwszy śnieg, to mam wrażenie, że ten pierwszy wyjazd na śnieg jest takim momentem, w którym jakby poznajemy ten śnieg dopiero. Nie macie takiego wrażenia, że musimy te pierwsze metry tak wyczuć, prawda, jak to jest. Chociaż robiliśmy to kiedyś. Zdecydowanie tak jest, bo teraz, kiedy spadły u nas pierwsze śniegi, ja pierwszy raz wsiadłam za kółko, żeby gdzieś tam szybciej pojeździć, to rzeczywiście było takie uczucie, ojejku, jak ślisko, co to będzie, ale kolejnymi wieczorami ta jazda jest coraz szybsza, coraz płynniejsza, coraz mniej mnie zaskakuje. Czyli warto trenować w bezpiecznych warunkach, warto siebie doskonalić zawsze. To jest to inwestycja w siebie. Tak, także w tak bardzo istotnej dziedzinie jak prowadzenie samochodu, tak często pomijalnej niestety dziedzinie, i mówimy, niestety nie mamy takich miejsc we Wrocławiu, a może te miejsca będą, chociaż nie jestem chyba optymistą za dużym, jeżeli chodzi o Wrocław, że takie miejsca powstaną. To znaczy, z tego co wiem, coś tam na Niskich Łąkach ma znowu zacząć się dziać, natomiast brakuje nam zdecydowanie jakiegoś toru, takiego jak, nie wiem, jest w Łodzi, jest pod Opolem, jest pod Warszawą, brakuje. I myślę, że w tą stronę gdzieś tutaj, nie wiem, czy Urząd Miasta, czy jakiś inwestor byłby skłonny gdzieś tam pod Wrocławiem zbudować, bo to by bardzo mocno... Byłoby miło, tak powiedzmy. Drogi inwestorze, jeżeli nas słuchasz, jeżeli słucha nas ktoś z władz miasta, no to byłoby dobrze takie miejsce mieć, bo byłoby po prostu bezpieczniej, a to bezpieczeństwo by się oczywiście przydało. Ale powiedzcie, gdybyśmy we Wrocławiu, czy też pod Wrocławiem mieli tor wyścigowy, nie tor szkoleniowy, ale tor wyścigowy z prawdziwego zdarzenia, to gdybyśmy się cofnęli w czasie,
wierzycie, że moglibyście się stać fanami wyścigów samochodowych, a nie rajdów samochodowych? Czy to, że kochacie rajdy samochodowe, wynika z tego, że tych imprez tutaj było dużo, że mieliśmy rajd Polski, rajdowe samochodowe Mistrzostwa Polski, po prostu tego było dużo, prawda? I to się oglądało i to jest coś, co później człowiek kocha, tak? Ja chciałem sprawdzić się tak naprawdę wyścigę po rajdach, które są dość kosztowne lub bardziej kosztowne niż wyścigi i bardziej niebezpieczne. Chciałem spróbować swoich sił w wyścigach. Zbudowałem BMW, z którym przez rok startowałem w Mistrzostwach Polski w BMW i S-Cup. I niestety, no jest to sport ciekawy, natomiast no rajdy są wiele ciekawsze, nie obrażając jakby kierowców wyścigowych. No, w wyścigach jest start bardzo ciekawy, natomiast treningi, czy testy, czy jeżdżenie setek okrążeń po tym samym torze, bo ja tylko jeździłem tak naprawdę w Poznaniu, bo wtedy tylko był Poznań, no nie sprawia jakiejś tam większej radości. I to takie szlifowanie, szukanie tych ułamków dziesiątych sekundy jest żmudną pracą po prostu, żmudną pracą. Tak, żmudną pracą, to samo miejsce. To znaczy problem też jest, że w Polsce jest tylko jeden tor i to samo miejsce kilka razy w roku i to nie powoduje, w rajdzie masz każdy zakręt, jest inny. Możecie zaskoczyć syfem, możecie zaskoczyć jakimś wybiciem, którego nie zauważyłeś na zapoznaniu. Natomiast w wyścigach tak naprawdę niewiele cię zaskoczy. Próbujesz te setne sekundy zbić i jedziesz kolejne okrążenie. Jeżeli zakręt ci nie wyjdzie, na przykład jeden, to już możesz całe okrążenie odpuścić i jedziesz znowu. W rajdzie możesz na następnym zakręcie nadrobić, możesz zmienić tempo, cokolwiek. Masz wiele możliwości do nadrobienia. Czyli to jest taka rzecz, nieprzewidywalność? To jest to, co kochamy w rajdach? To jest to, co ty kochasz, Magda, w rajdach? Myślę, że tak. Ta ciągła nieustająca adrenalina i ta właśnie zmienność. No na to, że jeżeli jeździmy cały czas na tym samym torze, niewiele się dzieje. Niemniej jednak ja jestem zdania, że te tory są bardzo potrzebne. Wiecie, może to też wynika z tego, że nie mamy 5 torów w Polsce i na przykład wyścigi, czy mówiąc o krajowych wyścigach, nie odbywają się na 5 różnych torach, tylko wszyscy jedziemy do tego Poznania, oglądamy ten Poznań, wszyscy ten Poznań znają i trudno jest. To jest tak jak na odcinek specjalny, prawda? Jadąc na odcinek specjalny, który jest rozgrywany od 30-40 lat, wszyscy dokładnie znają każdy krawężnik. Ciężko jest tam walczyć z doświadczonymi zawodnikami, prawda? Tak, to prawda. Niemniej jednak, no, gdzieś trzeba zacząć. Najbezpieczniej, najlepiej nauczyć się takich podstawowych zachowań na torze. A potem, no, w zależności od tego, w którą stronę kto chce iść. Tory są, uważam, troszeczkę bezpieczniejsze. Oczywiście bywają tory bardzo szybkie, na których też wiele się może wydarzyć. Niemniej jednak, no, rajdy dają większą swobodę i więcej frajdy, przynajmniej mi. I to zdanie mi się bardzo podoba, więc tutaj absolutnie, ja też kocham rajdy samochodowe. Słuchajcie, wyścigi są świetne, świetnie się wyścigi ogląda, także w telewizorze będziemy sobie mogli oglądać, no właśnie, będziemy mogli oglądać Formułę 1 i Roberta Kubicę, bo chyba zmieni się oblicze Formuły 1, przynajmniej dla nas, dla Polaków, jeżeli chodzi o oglądanie tego, pewne emocje związane z oglądaniem właśnie wyścigów, cyklu wyścigów Formuły 1, po tym jak Robert Kubica do Formuły 1 wrócił. Z całą pewnością, jednak boję się jednej rzeczy, awaryjności i jakby poziomu zaawansowania technicznego bolidu Williamsa, którym będzie startował i boję się, gdy będzie walczył z tyłu stawki, że po kilku fascynacji, po kilku pierwszych wyścigach zostaną tylko tak naprawdę prawdziwi fani, a reszta skreśli go i będzie wypominać, ile to, jak kto nie zainwestował w niego i jakie to były pieniądze wydane w błoto, a tak naprawdę oprócz jego talentu bardzo, ale jak nieważniejsze jest auto, którym jeździ. Tak. I no, niestety myślę, że wszyscy sobie zdają sprawę, że nie będzie walczył o zwycięstwo tym autem lub no, może się mylę i mam nadzieję, że się mylę. Natomiast gdy będzie dojeżdżał około 15-20 miejsca... Nie będzie zrozumienia chyba tego wyniku, prawda? Zrozumienia, które jest należne temu, co Robert oczywiście robi. Wiemy, że wygrywać nie będzie i chyba tutaj no, te możliwości, które on ma obecnie, wskazywałyby na to, że o zwycięstwo walczyć nie będzie. Natomiast też mam taką malutką nadzieję na to, że wie, na co się pisze i wie, że nowe przepisy, być może te zmiany spowodują, że Williams oczywiście, oby nie był ostatni, ale że może gdzieś tam w środku stawki zawalczy. Mogłoby być ciekawie? Myślę, że tak. I myślę też, że dzięki temu, że będzie startował, będzie duża rzesza kibiców i osób, które mu kibicują, bo no tak też w sporcie bywa, że jeżeli mamy
kogoś swojego, że tak powiem, czyli jakiegoś Polaka, ta oglądalność wzrasta i ludzie żyją po prostu tym sportem. No, zdecydowanie to się inaczej ogląda. Jak Robert Kubica wam się podobał w rajdach, jego starty w rajdach, jak startował w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata, w mistrzostwach Europy, także jak podobała wam się jego jazda i taka absolutna bezkompromisowość? Czy z tego, co wiem, Robert bardzo dużo czasu poświęcał na przygotowanie, no, do tego stopnia, że naprawdę żył tym od rana do nocy i również w nocy. Na Dolnym Śląsku przed Formułą 1 też jeździł tutaj samochodami rajdowymi, takie krążą plotki, prawda? Gdzieś tutaj zna te odcinki specjalne i pojawiał się na różnych treningach, także to jest człowiek, który tak jeszcze przed Formułą 1 dobrze też znał rajdowe rzemiosło, tak możemy powiedzieć. Dokładnie tak, dopełniając jeszcze... No, rzemiosło. Ciężka praca i trening. To znaczy, ja może powiem też trochę niepolitycznie. Gdyby trochę zwolnił, pojechał bardziej, przekalkulował, myślę, że byłby w tej chwili dużo, dużo... Dalej byłby w rajdach, tak. Byłby dużo, dużo wyżej. Niestety, no, nie uznaje jakiejś tam bezkompromisowości, tak? Czyli idzie więcej niż lub wszystko, co może. Zamiast odpuścić te kilka procent, wtedy byłaby dużo większa dojeżdżalność, zdobywałby, można powiedzieć, uciąłby te punkty. Mhm. Natomiast jakieś tam fabryczne zespoły chętnie by go widziały w swoich szeregach. Reasumując, ja jestem większym fanem zawodników, którzy stawiają na 100% dojeżdżalność, no i oczywiście też bardzo dobre wyniki. To znaczy, może nie musi być 100% dojeżdżalność, natomiast u Roberta ta dojeżdżalność była bez jakichś zwiedzania różnych rowów, no średnia. No trzeba być na mecie, oczywiście, to jest jedna rzecz, ale chyba dobrze podsumowałeś taką filozofię rajdowania. Na tym polegają rajdy, że trzeba być na mecie, to jest jedna rzecz i można być najszybszym na 9 odcinkach specjalnych, na 99% trasy, które się pokonuje, ale jeden błąd, to jest piękno, a zarazem to jest też przekleństwo rajdów samochodowych. Jeden błąd powoduje, że nie ma kierowcy na mecie, nie ma wyniku, nie ma fabryki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale takie są rajdy samochodowe. To właśnie, to jest piękny ten sport. Natomiast, tak jak już wcześniej wspomniałem, ja jestem fanem innego rodzaju kierowców, którzy więcej stawiają na dojeżdżalność i zdobywają to. No dobrze, to jesteś fanem Luke Janiuka na przykład? Właśnie też nie, dlatego jestem bardziej fanem Kajetanowicza, który... Luke Janiuk myślę, że jest szybszy na odcinku, natomiast tak. To Kajetanowicz zdobył. Ostatnio rozmawialiśmy z Grzegorzem i mówi, że prawdopodobnie Luke Janiuk jest najszybszym w ogóle kierowcą, ale nie kierowcą, który jest w stanie wygrać mistrzostwa, dajmy na to. Dokładnie. To na pewno i bez wielkiego budżetu za nim, no to nie jest w stanie startować, bo tak naprawdę, no, gdybyś miał wydawać swoje pieniądze, to myślę, żebyś wydał kogoś, kto dojedzie, kto się pojawi na rampie, na mepcie z pucharem, za zwycięstwo, a nie ten, kto na odcinku pójdzie nieprawdopodobnie, że będziesz miał ciarki jeszcze do końca dnia na plecach, natomiast już później zapomnisz, bo do gazety, do gdzieś musisz rzucić na rampie, że twój kierowca wygrał. Tak. Więc jestem dużo większym fanem Kajetana niż Na pewno, na pewno trzeba dużo pokory, co też widać chociażby po jeździe Niveta, który też był porywczy i też często nie dojeżdżał i właśnie napalał się na 100%, no rajdu nie da się pojechać na 100%. Ale w sezonie mistrzowskim troszeczkę zwolnił, tak. Myślę, i zaczął jechać naprawdę i wtedy zobaczcie, jak był groźny. Zobaczcie, jaka była różnica na mecie, prawda, jak groźnym zawodnikiem ten kierowca, ta cała załoga była i miejmy nadzieję, że Filip wróci do rajdowania w sezonie 2019. Dokładnie, bardzo mocno kciuki, jestem wielkim fanem, więc... Świetny gość, absolutnie, bardzo pozdrawiamy Filipa i Kamila Hellera także. A powiedzcie, jak się jedzie w rajdzie razem? I najpierw jak się jedzie w rajdzie wspólnie, ale nie w jednym samochodzie, bo te wspólne występy także mieliście. Jak się jedzie w rajdzie samochodowym, w którym rywalizujecie w jednej klasie, bo zrobiliście sobie taki challenge, prawda, że wystartowaliście tak, w rajdzie. Się, tak. Zdarzył się taki challenge, który... Nawet dwa razy. Dwa razy, słuchajcie, to jest niesamowita historia. Wystartowaliście w rajdzie i chcieliście się porównać, kto jest szybszy, tak? To o to chodziło, czy... Poniekąd tak, poniekąd myślę. Tak. No, na pewno chcieliśmy się sprawdzić, jak to wygląda z tej pozycji uczeń-mistrz, mój mistrz, no bo jakby gdzieś jak tam ta nauka naprawdę... poszła, czy uczeń prześcignął mistrza? Dokładnie tak. Mhm. No i rywalizacja była zacięta i bardzo fajna. Bardzo nam się to podobało. Niemniej jednak sprawiało to na pewno dużo nerwów.
tego względu, że Paweł też tak naprawdę nie siedział wcześniej w tym samochodzie, którym wystartował. Ja jechałam swoją Hondą, którą doskonale znam, także to był taki element troszeczkę zaskoczenia dla niego. Dodatkowo ja jechałem bezpośrednio za Magdą, lub dwa auta za Magdą. Znałem jej czasy cały czas. Startowało w naszej klasie, bo to mówimy teraz o tym drugim rajdzie, startowało około 20 załóg. To już spora konkurencja. Po dwóch pętlach okazało się, że tak naprawdę zajmujemy dwa pierwsze miejsca w klasyfikacji naszej klasy. Magda prowadzi, ja byłem drugi i nie znając tego auta, też starałem się przyspieszyć. Jadąc też na odcinku, pojawiali się zawodnicy z okejkami i za każdym razem z daleka widzisz zawodnika w kombinezonie z okejką i nie wiesz, kto to jest. I przez chwilę miałem takie myśli, no po co to dam tak naprawdę, no bo jeżeli to by okazało się, że to Magda leży w rowie, no to bym się tak czy inaczej zatrzymał, żeby zobaczyć, co się stało. Tak w pewnym momencie ścigaliśmy już się tylko ze sobą i to tak trochę... Tak, i też zapytałem Magdy, czy mam po prostu odpuścić, żeby wygrała, żeby... Na pewno nie powiedziała, żebyś odpuścił. Nie. No właśnie nie powiedziała. Ustaliliśmy, że sobie odpuścimy, ale nikt z nas nie odpuścił. Tak. No, ale... Tak to jest zazwyczaj, kiedy jest rywalizacja i adrenalina, każdy chce wygrać. Tak, ale to był mój ostatni rajd w życiu, więc bardzo się z tego powodu cieszę, że udało mi się wygrać i że Magda była druga na podium, więc to piękna sytuacja dla nas. No ciekawa historia. Jak się wam jeździ w ogóle razem samochodem? Mówimy tutaj, drodzy słuchacze, o zawodnikach, którzy świetnie potrafią prowadzić samochód. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Dobrze się też sprawdzają na prawym fotelu, ale jak jest obserwować jazdę kierowcy, który być może czasami w ruchu codziennym popełnia błędy. Czy komentujecie w ogóle swoją jazdę? Czy takie coś ma miejsce? Na co dzień chyba bardzo rzadko, ponieważ raczej jesteśmy bezpiecznymi kierowcami i na co dzień po drogach podróżujemy bardzo wolno, wręcz czasem znajomi z nas się śmieją, że aż tak wolno. A jeżeli chodzi o rajdy, no na początku jeździliśmy razem, rzeczywiście Paweł wsiadał do mnie na prawy fotel, udzielał wskazówek. Ta jazda też była dużo wolniejsza, dużo mniej wiedziałam niż wiem teraz. Był po prostu na to wszystko czas. W tej chwili, no już teraz nie da się go namówić, prawdę mówiąc, na to, żeby wsiadł na prawy fotel. Ale też po jakimś czasie nie wiem, czy chciałabym, żeby wsiadał, bo no myślę, że dużo nerwów by nam to sprawiało. Paweł też na pewno chciałby jeszcze udoskonalić tą jazdę. Nie zawsze w trakcie jazdy jest na to czas. Chyba nie jest nam to teraz potrzebne. Nie jest to teraz potrzebne. Tak, no Magda też jechała ze mną jako pilot. Nie wiem, czy kilkukrotnie. Natomiast myślę, że w tej chwili też nie do końca byłaby zachwycona jeżdżeniem. Myślę, że u ciebie na prawym bardziej niż ty u mnie. Dlaczego? Ja myślę, że mniejszy stres mam jadąc z Pawłem na prawym fotelu, niż jak on miałby u mnie zasiąść jako pilot. Takie jeszcze nawyki z tej szkoły jazdy, tak możemy powiedzieć, tak, prawda? Kiedy bił mnie po rękach, ojej, a ja z płaczem wysiadam z samochodu. Ojej, nie mówmy o tym, słuchajcie, nie mówmy o takich rzeczach. Natomiast tak czy inaczej w domu staramy się analizować onboardy, czyli wtedy wsiadam powiedzmy na ten prawy fotel i analizujemy, jakie błędy Magda popełniła, gdzie jaki zły bieg był, gdzie za wcześnie wjechał w zakręt, staramy się to robić. Ale na prawym, no nie, myślę, że jednak bym nie przeżył tego. Pamiętam, jak w Czechach jechałem jako na prawym fotelu, to w noc przed rajdem nie przespałem nocy. To była jedna z najgorszych moich nocy w życiu. Nie tak zestresowanego to ja w życiu, zestresowany nigdy w życiu nie byłem, więc nigdy więcej. Przepraszam, ten fakt, że przez połowę drogi dyktowałeś to, czego nie było w opisie tak naprawdę, czyli spokojnie, spokojnie, tak. Spokojnie. To już zupełny szczegół, tak? Absolutnie. I kogo tutaj uspokajał, Paweł? Tego nie wiemy. Może siebie tutaj uspokajał? Myślę, że bardziej siebie starał się uspokoić. No, często są tacy piloci, słuchajcie, którzy zaniżają te prędkości na zakrętach i tak dalej, po to, żeby było bezpiecznie, żeby było spokojnie właśnie. No ale niestety na pewnym poziomie rajdy to nie jest przyjemny sport, prawda? Jest taki poziom, że ta rywalizacja jest tak ogromna, ten stres jest tak duży, że są chyba takie momenty, że to nie jest aż tak przyjemne, jak sobie myśleliśmy chyba na początku, prawda? To znaczy ja kończąc każdy rajd i oglądając filmiki, tak myślę sobie sama w środku, że nie, może już trzeba skończyć, nie będę więcej jeździć, ale nie da się bez tego żyć. I tak naprawdę no, każdy kolejny start jest wyzwaniem. Chyba po prostu potrzebujemy też tej adrenaliny. No i myślę, że tak szybko nie skończymy jednak z tymi jazdami. I bardzo dobrze. Sezon 2018 bardzo udany w twoim wykonaniu, Magda. Opowiedz coś o tym sezonie. Sezon spędzony między innymi w Tarmac Masters. Jak ci się jeździło w tym cyklu i oczywiście na ukochanym Dolnym Śląsku?
Jeździło mi się bardzo dobrze, co prawda troszeczkę z przygodami sprzętowymi, także miałam okazję też spędzić bardzo dużo czasu w warsztacie, co też bardzo lubię i to jakby pochłania też moją dużą część mojego czasu. Sprawia mi to bardzo dużo przyjemności. To też duża, świetna część rajdów, prawda? Przygotowanie auta. Tak. Bo to jest coś nieodłącznego zupełnie, jeżeli kochamy motoryzację, no to jest świetny pretekst, prawda? Tu warto dodać, że Magda się dość mocno zna na mechanice. Na pewno dużo lepiej niż ja i 95% facetów. I interesuje i zna, więc od strony mechanicznej najczęściej to Magda jest tą osobą, tym liderem. Znaczy w związku też z tym trochę odbiegnę od twojego pytania, że spędzamy ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę poza czasem, który spędzamy w pracy osobno, to chyba to, że siedzę w warsztacie, to jest taką ulgą trochę dla Pawła, bo może sobie odsapnąć, wtedy nie ma mnie w domu i ma trochę czasu dla siebie. A wracając do twojego pytania, no to był trudny sezon, ale jestem bardzo zadowolona z wyników. Jeżeli chodzi o rywalizację w Ero, poziom był naprawdę wysoki, ponieważ jechali również chłopaki ze Śląska, którzy są top w tej chwili tam, także było do kogo się równać i kogo gonić w tym przypadku. Zakończyłam go na drugim miejscu w klasie i na czwartym w klasyfikacji generalnej. Myślę, że w przyszłym roku będziemy walczyć o wyższe szczeble, niemniej jednak ciągle wyciągamy wnioski, ciągle się uczymy gdzieś tam. Staram się, jakby nie żyję tymi sukcesami z tego względu, że często zdarza się tak, że jeszcze nie zdążę zjechać z rampy po macie, a już po prostu analizuję, co się wydarzyło podczas tego rajdu i jakby się przygotować do kolejnego. No i małymi kroczkami trzeba do przodu, tak, prawda? I taką łyżeczką, jak to nie powtarzałem. Łyżeczką, tak, nie chochlą, tak? Jak to powtarzałem, wielcy tego sportu, ale nie tylko, że trzeba małymi kroczkami, ale przyspieszać. I, no i ważne zdobywanie kolejnych trofeów i bycie też coraz lepszym, doskonalenie się po prostu w jeździe, tylko kwestia gdzie, czy to będzie tarmak, różne się dzieje z tarmakiem, trzymamy kciuki oczywiście, żeby ten cykl istniał dalej i mam nadzieję, że tak właśnie będzie, że sezon 2019 będzie sezonem jeszcze lepszym dla tarmaka, taką chyba mamy nadzieję, prawda? Tak, dokładnie. Myślę, że zostaniemy w tym cyklu, no troszeczkę tam się dzieje, czekamy na oficjalne informacje, jak ten cykl będzie miał wyglądać, ale raczej zostaniemy przy tarmaku. Jeżeli pojawi się jakaś nowa alternatywa, może PZMocie rajd Świdnicki będzie z pomiarem czasu. Być może uda nam się tam wystartować. No na pewno zostaniemy na Dolnym Śląsku. No to świetnie, to dobra informacja. A czy Paweł, masz jakieś plany powrotu do rajdów samochodowych? Szczerze powiedziawszy, to nie mam żadnych planów. To tak z perspektywy czasu patrzę. Wiem, że pomagasz Magdzie bardzo tak, mocno. I to mnie tak bardzo, bardzo mobilizuje i nakręca w tej chwili. Jestem blisko tych rajdów, tych ludzi, tego wszystkiego, tej otoczki, co się dzieje. Natomiast z perspektywy czasu, patrząc, ile pieniędzy na to wydałem, no to mogę się tylko za głowę złapać, więc a w tej chwili wracając, no nie uznawałbym żadnych półśrodków, więc to znowu tak byłby jakiś tam majątek albo dwa do wydania, żeby się pobawić tak naprawdę, bo też trzeba sobie szczerze odpowiedzieć na pytanie, że no mistrzem świata nie będę, tak, do zespołu fabrycznego nigdy się nie dostanę, a realizowanie hobby za tyle pieniędzy, no to też można w pewnym momencie sobie odpuścić. No 10 lat jeździłem i bardzo mi się to podobało. To na wysokim poziomie jeździłeś też, prawda? Nie, tak. Dużo pieniędzy przez to wydałem, ale trochę pucharów zdobyłem, więc mam co wspominać. Coś za coś. Tak, coś mam za coś. Z czego się cieszyć. No i też masz fach taki w rynku dobry i te umiejętności zostały, prawda? Znaczy, jaki fach? Nie wiem. Taki fach, w sensie umiejętności. Chodzi mi o umiejętności. Umiejętności, tak. No, dlatego też blisko tego chcę być. Jeżdżę dość fajnym autem na co dzień, więc można się też nim pobawić. Uwielbiam to. O tego się nie zapomina. No tylko te pieniądze. Gdyby ktoś się znalazł, oczywiście, kto by chciał, albo ktoś mi podać szóstkę w totka, to chętnie. Delikatny minus, słuchajcie. Chętnie odkreślę i wrócę. Tak, no niestety jest to sport drogi, sport, który wymaga też wielu wyrzeczeń i trzeba dużo czasu poświęcić. To, że znasz się dobrze na samochodach, że masz takie możliwości i swoją ukochaną Hondę możesz przygotować jeszcze lepiej, ale czy to zawsze będzie Honda, powiedz, w twojej karierze? Czy też nie myślisz o tym, że no na przykład może na jakiś francuski samochód by tutaj zmienić. Jest tutaj dużo takich ciekawych konstrukcji, tak możemy powiedzieć, dużo szybkich konstrukcji. Czy ty chcesz tradycyjnie, wiernie pozostać przy swojej ukochanej Hondzie?
No tutaj będę musiała cię chyba zaskoczyć i rozczarować niemiło. No, spotkałam się z takimi opiniami, że powinnam przesiąść się już w coś szybszego. Uspokajam wszystkich, zostaję w Hondzie. Z tego względu, że wydaje mi się, że to auto ma jeszcze bardzo duży potencjał, którego ja jeszcze nie wykorzystałam i to ja muszę popracować nad swoimi umiejętnościami, żeby móc to auto wykorzystać w 100%. To mi się bardzo podoba. Nie rozczarowałaś mnie, absolutnie. Świetny samochód i to też pokazuje, że no, trzeba szukać w sobie, prawda, pewnych rzeczy, a lepiej jest jechać znanym sobie sprzętem, dobrze przygotowanym sprzętem, niż konstrukcją, która no, albo jest niepoznana, prawda, albo też niedoinwestowana. No oczywiście my staramy się co kroku doskonalać auto, ale tak jak Paweł powiedział, sport jest niemiłosiernie drogi i bez tutaj firm wspierających na pewno by się nie obyło, dlatego też chciałabym serdecznie podziękować firmom, które mnie wspierają, bo bez nich na pewno te starty nie byłyby możliwe. No i też również dzięki temu w przyszłym sezonie będę mogła pokusić się o jakby dodatkową rzecz w swoim samochodzie, bo w końcu uda nam się zamontować szparę do auta. Do tej pory jeździłam bez szpary, co było dużym, może złe słowo, dyskomfortem, ale odbiegało trochę od aut konkurencji. Także myślę, że zacznę się uczyć jeździć na nowo. To będzie trudna nauka, Paweł, jak uważasz? Mam nadzieję, że Magda jest na tyle pojętnym i utalentowanym uczniem, że dość szybko sobie z tym poradzi i będzie mogła jeszcze lepsze czasy kręcić na odcinkach i bardziej zaskakiwać swoich kolegów z klasy, bo jeżeli w tym Termaku zobaczymy, jak będzie z tym Termakiem, jak będzie rozbudowana ta klasa, mam nadzieję, że będzie jak najwięcej załóg, z którymi będzie mogła rywalizować, bezpośrednio się porównywać, bo co jest też ważne, co Magda dodała, przyjechali chłopaki ze Śląska Hondami, no może troszeczkę lepszymi, ale mimo wszystko pokazali, jak szybko można podróżować tym autem, więc jest jakiś tam cel, który można do którego można dążyć i żeby zrealizować, żeby starać się kręcić czasy takie jak oni, co nie zmienia faktu, że część z nich udało ci się objechać, oprócz Damiana tak naprawdę resztę udało ci się objechać. Jest bardzo dobrze, bym powiedział, jest rewelacyjnie, ale oczywiście trzeba jeździć coraz szybciej, chcąc rozwijać się w tym sporcie i to jest ważne, że to jest taka wewnętrzna potrzeba, to jest nawet bardzo, ale to bardzo ważne. Słuchajcie, czy macie rajdowych idoli, czy motorsportowych idoli, czy są tacy zawodnicy, którzy być może w przeszłości, a być może teraz powodują, że wasze kciuki się zaciskają mocniej i myślicie o tym, tak, to jest ten gość, którym mocno kibicuję, który uważam wykonuje fantastyczną pracę i który też być może w przeszłości, też możemy o takich idolach z przeszłości mówić, spowodował, że ja się tym sportem jakoś troszeczkę bardziej zainteresowałem. Znaczy, moim idolem zawsze był Paweł Przybylski i bardzo żałowałem, że przestał jeździć tak nagle około... Macie cechy wspólne, jesteście bardzo wysocy. I urodziliśmy się tego samego dnia. Proszę. Dopiero niedawno się zorientowałem. Natomiast ja zainteresowałem się rajdami na początku lat 90., gdyż rajd polski wtedy koło hotelu Wrocław była baza, gdzie tam rozkładali się na dłuższy czas te wszystkie ekipy zagraniczne, a chodziłem do podstawówki na ulicy Zielińskiego, więc zawsze po podstawówce leciałem tam i oglądałem te auta, te opony, te sliki bez bieżnika. I wtedy tak naprawdę to było chwilę przed śmiercią Mariana Bublewicza i wtedy zaczął się prym Pawła Przybylskiego i dla mnie on był idolem. Pierwszy raz w 93 pojechałem gdzieś tam do Walimia na Wroty Walimskie, bo tata wiedział, że gdzieś tam są jakieś takie fajne zakręty, dlatego mnie tam wziął. No i zaczęła się moja fascynacja Pawłem Przybylskim, no i później jego no niestety też zakończenie kariery dość takie brutalne, ale gdzieś tam powroty przy Barburce, które wygrywał, no cały czas trzymałem mocno za niego kciuki. Kierowca bardzo utalentowany, kierowca, który zawsze potrafił ładnie opowiedzieć o tym, jak w rajdach jeździ, jak prowadzi samochód rajdowy i kierowca, który myślę z wielu serc kibiców. Myślę, że to taki zawodnik, no, pewna ikona lat 90. Zdecydowanie. Kierowca, który rozbudzał nadzieję. A Magda, czy ty masz swojego takiego idola? Czy był taki idol też, którym mocniej kibicowałaś? Tak naprawdę nie, ponieważ no, ja zaczęłam tak naprawdę na torze i to dzięki temu, że ja bardzo chciałam gdzieś tam być bliżej tego sportu. Jednak większość tego czasu, który się kręcił wokół samochodów, był przy związku
związany z mechaniką. Z tego względu, że miałam takie możliwości, żeby ktoś mi to pokazał i zaprowadził gdzieś do takiego miejsca, gdzie można sobie pogrzebać w oleju, w smarze i pokręcić trochę kluczami. Także ja gdzieś wywodzę się z tego mechanicznego świadka bardziej niż ze starych rajdów. A czy dzisiaj komuś kibicujesz? Nie wiem, Kajetanowiczowi? Wiesz co, mam takich chłopaków, których jazda i styl mi się podoba. Jest to na pewno Niewiet, który spokorniał, o którym też wspominałam na początku, bo ma pazur, ale gdzieś tam chyba też dotarło do niego, że nie tędy droga i trzeba jednak więcej kalkulować, a nie iść wszystko. Podoba mi się bardzo, jak jeździ Grzesiek, ponieważ jest konsekwentny w tym, co robi, ma to wszystko bardzo przemyślane. Jakby wie, co robi, czuje to i bardzo dobrze mu to wychodzi. I ma bardzo intensywny kalendarz, tak? Słuchajcie, to jest kierowca, który w sezonie objeżdża około 20 rajdów, to jest w ogóle dla mnie fenomen. Przeróżnymi samochodami kierowca, który ma umiejętności i możliwości przesiadania się od samochodu WRC do samochodu N-kowego i tak dalej, to też jest niesamowite, prawda? I do tego łączy to jeszcze z rodziną i z kilkoma innymi rzeczami, a to jest naprawdę ciężka sztuka. Wyjeździć tyle kilometrów, przy tym jeszcze trenować, i znaleźć czas na inne rzeczy, to prawda. To jest ogromna sztuka. Sztuką są też samochody rajdowe, tak możemy powiedzieć. Sztuka, jak te samochody wyglądają, jak samochody są oczywiście zbudowane i jakie mają właściwości do tego, żeby szybko i skutecznie ścigać się po odcinkach specjalnych. Paweł, jakiś ulubiony samochód twój, czy ukochany Lancer, czy też samochód, który uważasz za ikonę rajdów samochodowych po prostu. Znaczy, ja jestem od zawsze zakochany w Lancerze Evo 9 i do chwili obecnej nie znam auta, które by zrobiło na mnie lepsze wrażenie do jazdy na co dzień, gdzieś tam, żeby szybciej pojechać jakieś tam parę łuków. Bardzo uniwersalny samochód, bo można nim jeździć, prawda, na co dzień, a można też nie na co dzień pojechać naprawdę tak, że większość samochodów, które spotykamy na drodze, tego już nie zrobią. Już ten nowsze jakieś Subaru, czy nowsze Lancer, ta Evo 10 już nie robiła tego wrażenia. Uważam, że Evo 9 była szczytem osiągnięcia, dlatego to jest moje marzenie i posiadam takie auto i z tego jestem dumny, cieszę się i nie zamieniłbym na żadne. To jesteś inne. Szczęśliwym człowiekiem, tak możemy powiedzieć, też pod tym kątem, prawda? Czyli Evo 9, uśmiech się pojawia na twarzy Paweł, słuchajcie, to jest bardzo ważne i myślę, że tysiące myśli i też takich myśli związanych z tym samochodem, co tym samochodem robiłeś, prawda? A zapewne działy się rzeczy ciekawe. To znaczy, no na przykład dzisiaj też pojadę zwiedzać góry tym autem, więc... To jest świetny, słuchajcie, 4-drzwiowy samochód, którym można bardzo dobrze zwiedzać. Dokładnie, nagłośnienie jest też bardzo, bardzo dobre, wygodne, bagażnik dość duży, więc... A jazda relaksuje, prawda? Dokładnie, tak jak mówisz. Tak, piękna sprawa, słuchajcie, Lancer, góry. To, że pada śnieg, to jest zupełny przypadek. Tak, na całe szczęście jest napęd na 4 koła, więc nie będziemy mieli problemu z podjazdem pod jakieś tam górki. Jeszcze ten napęd, pewnie zimowe opony nawet masz. Absolutnie masz zimowe opony. Naturalnie, bo to jest, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Oczywiście, że tak. Jeszcze możliwe, że będzie komplet pasażerów do tego, także. Magda, czy ty masz taki samochód, który jakoś specjalnie utkwi ci w pamięci, który lubisz, poza twoją Hondą oczywiście, którą się bardzo dobrze jeździ i którą chcesz rozwijać nadal, ale taki samochód, który kojarzy ci się z rajdami albo też od strony mechanicznej, który cię w jakiś sposób fascynuje. No właśnie za chwilę cię zaskoczę, ale nim to zrobię, to tak, no patrząc na samochody, które jeżdżą w Mistrzostwach Świata, no jeżdżąc na rajd Polski, niejednokrotnie mieliśmy szansę być w szoku, mimo tego, że jesteśmy blisko tych rajdów, w jaki sposób te samochody wybierają wszystkiego rodzaju skoki, wszystkiego rodzaju nierówności. Także te samochody top robią od strony mechanicznej na mnie wielkie wrażenie. Niemniej jednak zaskoczę cię teraz. Honda to jest to, co kocham. Mam dwa samochody tego typu i no... Myślę, że jeżeli będzie kolejny, to też będzie Honda. To też będzie Honda. No samochód bardzo dobry, słuchajcie, japońska produkcja. Słuchaj, ja tam wymieniam tylko olej i klocki. No i pięknie. No to samochód, możemy powiedzieć, idealny, prawda? Dokładnie. Prawie jak służbowy, tak się mówi. Znaczy, prawda jest taka, ja też byłem szczęśliwym posiadaczem Hondy przez 3 lata i także uważam, że to jest jako rajdówka Honda Civic Type R. Jako rajdówka to było genialne auto. Zmieniłem ją, zakupiłem Hondę po sprzedaży Astry, z którą miałem wieczne problemy, wieczna awaria. Coś zawsze musiało się zepsuć. Natomiast w Hondzie najważniejsze było to, jak ja pojadę, a nie możliwość, bo ewentualność jakiejś awarii nikt nie przewidywał, można powiedzieć. Więc jeżeli się dobrze to używało, nie jeździło się po jakichś rowach, to jest auto idealne.
samochód idealny, a tych samochodów idealnych jest pełno w Mistrzostwach Świata. Jak wam się podobają obecne Mistrzostwa Świata i samochody, które są absolutnie fascynujące, tak możemy powiedzieć. Nowe konstrukcje, które przyciągają coraz więcej kibiców także i chyba też zmieniają oblicze rajdów, prawda? Że tych kibiców, ci kibice wracają do rajdu, bo to jest rzeczywiście sport, który jest emocjonujący, który budzi emocje i widzimy to po tłumach kibiców z różnych relacji, z różnych krajów, prawda? Znaczy, no, prawda jest taka, ci goście, którzy jadą tymi autami niesamowitymi, ale ci goście też, ta pierwsza, powiedzmy, dziesiątka, no to po obejrzeniu ich przejazdów, no człowiek tak naprawdę wie, że to jeżdżenie samochodem to nie jest dla niego. On powinien oddać prawo jazdy. Byliśmy na rajdzie Polski kilkukrotnie. Żałujemy, że nie ma tego rajdu Polski w tej chwili, bo te nowe WRC to są niesamowite maszyny z niesamowitymi gośćmi w środku. Nieprawdopodobne to wrażenie robi. Te auta później, które WRC 2 jadą po tych najnowszych WRC, no to wygląda jakby stały w miejscu. Była przepaść między zawodnikami, tak naprawdę. Przepaść technologiczna, tak możemy powiedzieć. Tak. Więc ta sama czołówka, te auta i ci ludzie, no rzecz niesamowita, naprawdę. I to powoduje, że rajdy to piękny sport, także do oglądania, prawda? Dokładnie tak. Piękne samochody i mam nadzieję, że też coraz więcej producentów. To by było piękne, gdyby producenci no jeszcze jakimś przychylniejszym okiem spojrzeli na rywalizację w rajdach samochodowych. No i rywalizacje, być może to są ostatnie lata rywalizacji samochodów w pełni z silnikami spalinowymi, bo chyba ta elektryka nadciąga i nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, no ale takie czasy, prawda, że samochody elektryczne gdzieś tam będą się coraz bardziej też hybrydowe pojawiać na trasach. Ciężko mi powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle, czas pokaże, a na pewno jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób zostanie to rozwiązane, ponieważ no ciężko będzie chyba oglądać i słuchać tych samochodów, chociaż dochodzą mnie słuchy, że już i na to są rozwiązania. Także... Znaczy, z tego co wiem, jest jakaś taka formuła E, czy coś takiego, takie wyścigi formuł i tak naprawdę te auta nie mają tego dźwięku, one jakoś piszczą, więc to takie jest... No ten dźwięk właśnie, słuchajcie, no ten dźwięk. Jesteśmy w radiu, no to jak bez dźwięku, to jak takie rzeczy w rajdach samochodowych? Ja sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc, tak do końca. Dokładnie, więc no zobaczymy, co czas pokaże. Natomiast ja no nie jestem na chwilę obecną jakimś tam wielkim fanem wprowadzania elektryki czy do sportu samochodowego. Tak, więc należy się cieszyć tym, co mamy, silnikami spalinowymi. Tak, bo nie dźwiękiem. Wiadomo, jak długo to potrwa. Czas zmierza w tym kierunku, więc to jest nieuniknione, myślę. Będziemy mieli co opowiadać, prawda? Za 10 lat, słuchajcie, za 20 będziemy mówić o lancerach, słuchajcie, kiedyś było pozwolenie, dziadek mógł odpalić lancera, prawda? Wiecie, jaki to był dźwięk? Będą filmy na YouTube. Dobrze, że jest YouTube też, prawda? Ładnie, z całą pewnością tak będzie. Dokładnie, no, Magda ma nawet dzwonek na telefonie przejeżdżającej własnej Hondy, więc jakby miała elektryczne auto, to byłby to szelest, właśnie, to nie, nawet by nie wiedziała, że przyszedł SMS. To są, słuchajcie, piękne nagrania, tak, formuła elektryczna tego nie ma, silniki elektryczne tego nie mają, myślę, że tego się nie da wymyślić, bo jeżeli to będzie dźwięk z głośników, no to my się nabrać nie damy, bo znamy prawdziwy dźwięk i to jest to piękno, że możemy prawdziwe rajdy oglądać i oby tych rajdów było jak najwięcej także w sezonie 2019, bo być może będzie rajd świdnicki także, Krause, w tym kalendarzu, no i także Tarmac, ale czy będą Mistrzostwa Polski, nie wiem, w sezonie 2020 na przykład pełen cykl rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Czy o tym marzysz? Czy o tym marzę? No na pewno chciałabym pojechać w Mistrzostwach Polski, niemniej jednak no nie są to marzenia na już. Po pierwsze ze względu na budżet, który musiałby być znacznie większy niż ten, którym w tej chwili dysponuję, a po drugie ze względu na frekwencję. No jeżeli miałabym jeździć tym autem, którym jeżdżę obecnie, musiałabym jeździć w klasie, która nie jest bardzo liczna. Także no myślę, że Aero jest w tej chwili dla mnie dużo lepszym rozwiązaniem, ponieważ... Jest tam z kim walczyć po prostu. No to ważne, żeby mieć z kim walczyć, żeby była rywalizacja jak najlepiej wyrównana i żeby tych załóg było jak najwięcej. Dokładnie, tylko dzięki rywalizacji może się człowiek rozwijać. Tak naprawdę ten rok też pokazał, jak Magda się rozwina, jeśli chodzi o jazdę, o prędkość, o to wszystko, zobaczymy w przyszłym roku, jakie to efekty przyniesie. Musi to dobrze zadziałać, słuchaj, jak z takim nauczycielem na prawym fotelu. No ja trzymam kciuki. Z nauczycielem, który, słuchajcie, ogląda onboardy, z Pawłem Danysem, który wspiera Magdę bardzo, ale to bardzo mocno, w tym jak doskonalić technikę jazdy, to jest bardzo istotne, oczywiście. Prawda? No Paweł na moich rajdach jest mechanikiem, PR-owcem, kierowcą, także
wszystkim dookoła. No i bez niego na pewno byłoby ciężko, bo musiałabym zajmować się tym wszystkim sama. Tutaj naprawdę duża część roboty jest zrobiona przez niego, także ja mam ten komfort, że mogę skupić się na jeździe, to prawda. No i dobrze, że można mieć taki komfort. A powiem wam, że też bardzo dobrze mi się z wami rozmawiało. I słuchajcie, jak ta godzina bardzo szybko zleciała. Dochodzi godzina 18 i ten czas także w radiu szybko leci, prawda? Taki odcinek specjalny, prawie godzinny. Bardzo szybko. 40 ponad minut, słuchajcie. Rozmowy w radiu i to studio naprawdę wiele, wiele słyszało. Wielu zawodników tutaj siedziało na waszych miejscach i mam nadzieję, że tak będzie także w przyszłości. Jesteśmy bardzo, bardzo życzymy, zadowoleni, tak. że zostaliśmy tutaj zaproszeni. To też chcieliśmy podziękować tobie. Ja jestem bardzo zadowolony, że to zaproszenie przyjęliście. I tak, słuchajcie, będziemy się powolutku żegnać. Tak jak was powitałem, że mamy bardzo utalentowanych kierowców dzisiaj w studiu. Mieliśmy dzisiaj bardzo utalentowanych kierowców w studiu. Zawodników, którzy potrafią świetnie prowadzić samochód, potrafią to robić z gracją, ale także z taką szybkością, że konkurencja się tego boi, bądź też bała w przeszłości. Potraficie to robić na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Życzę wam tego, aby się to działo także w sezonie 2019. Do tego dodam też, że jesteście sympatycznymi ludźmi i to absolutnie możemy powiedzieć po tej godzinie. I też pewna prywatna rzecz od siebie. Słuchajcie, mam nadzieję, że Paweł tego nie pamięta, a przynajmniej nie wspomniał tego podczas rozmowy, a dzisiaj się tego bardzo, bardzo obawiałem. Kiedyś poprosiłem Pawła, żeby się przejechał ze mną i usiadł na prawym fotelu i przestrzeliłem, słuchajcie, na Rakietowej taką szykanę, bo tak chciałem Pawłowi zaimponować, a to nie tędy droga, słuchajcie, nie tędy droga. Pokornie, słuchajcie, powolutku, małymi kroczkami, łyżeczką, tak? Łyżeczką nie chochlą, dokładnie. Łyżeczką nie chochlą. Słuchajcie, i pokornie zwiększamy to tempo i oczywiście uczymy się jeździć samochodami, czy to rajdowymi, ale doskonalcie swoją jazdę. Myślę, że to jest nasz apel, tak żeby ta zima, żebyśmy tę zimę mogli spędzić bezpiecznie, także na drogach i o to bardzo, ale to bardzo apelujemy, szczególnie w takich warunkach, które teraz panują na zewnątrz, prawda? Zgodzicie tak, się ze mną? Dokładnie. Dokładnie. No to pożegnamy się, słuchajcie, z naszymi słuchaczami. Dziękuję wam bardzo za obecność dzisiaj w studiu. Dzięki wielkie i do zobaczenia na odcinkach. Oczywiście, do zobaczenia na odcinkach specjalnych i do usłyszenia. Jesteśmy w kontakcie, pozostajemy w kontakcie. Drodzy słuchacze, życzymy wam dobrego wieczoru i oczywiście świetnego, przecudownego weekendu. Trzymajcie się ciepło, cześć. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17:00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.